Tak, witamy Was bardzo serdecznie. Tak właściwie w Dzień Dziecka pierwsza audycja i będzie o filozofii. I to właśnie z osobą, która o tej filozofii dużo może powiedzieć, a szczególnie kiedy mówić będziemy o filozofii polskiej, to tak w odcinkach pan profesor Włodzimierz Julian Karpowicz, osoba równa już znana, aktywna też w sferze takiej powiedzmy społecznej, obywatelskiej, ale też miałem przyjemność nie tak dawno temu, ile to będzie, może niecały rok, by być na kongresie filozofów, filozofii polskiej, organizowanej przez, tym kongresie organizowanym przez pana profesora. Zetknąłem się też z współczesnymi filozofami, którzy kultywują tą niezwykłą, ważną rzecz, której po prostu w zasadzie świadomości zbiorowej prawie nie ma. A również jeśli chodzi o historię filozofii, kiedy przypominam sobie, bo sam trochę studiowałem, to tak za dużo tego nie było. A czas chyba przypomnieć to, co wielkie, bo wydaje się nam, że są wielkie rzeczy w polskiej filozofii, tylko my jak zawsze, jako Polacy, jak to się mówi, polskiego nie znacie, cudze chwalicie. Ten cykl, który spodziewamy się tutaj się rozwinie z panem profesorem na temat właśnie filozofii polskiej, wybitnych filozofów, jakoś tą lukę będzie zapełniał. Będziemy na nowo odkrywać to, co ktoś kiedyś zapomniał albo też w ogóle nie chciał o tym tak głośno mówić. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję niezależnej telewizji za to zaproszenie. Tak, spodziewamy się, że to jest dla widzów takich bardziej ambitnych i wyrobionych, bo w ogóle słuchać wykładu o filozofii to już jednak jest pewien rodzaj percepcji rzeczywistości, no, o pewnych wymaganiach. Czy też można mówić, filozofować też na poziomie zdrowego rozsądku, a czy to nie jest tak, że filozofowie często używają bardzo skomplikowanego języka, by powiedzieć o rzeczach uniwersalnych i prostych, że tak prowokacyjnie zacznę prowokacyjnie. Proszę Państwa, o filozofii można mówić tak prosto, właśnie, tak prosto, wcale nie tracąc jej głębi, że można napisać książkę o filozofii dla dzieci. Powiedzieliśmy, że polska filozofia, w ogóle Polacy, nie jesteśmy promowani nawet w naszym własnym kraju. Ja jestem, można powiedzieć, chyba pierwszym, nie słyszałem o nikim wcześniej, pierwszym filozofem, który napisał w Polsce książkę dla dzieci. Ta książka się nazywa Jak to działa filozofia? Proszę bardzo. Co czyni nas szczęśliwym? To jest jeden z tematów. Oczywiście są inne tematy również, na przykład, czy filozofowie powinni rządzić, czy powinni rządzić filozofowie, czy nie. Co to są idee Platona? Także jeżeli Państwo nie mieliście wcześniej kontaktu z filozofią, a macie dzieci lub ich nie macie, myślę, że to jest w ogóle dobry początek. Przeczytać sobie taką cienką książeczkę, filozofia, jak to działa. Myślę, że jest to bardzo dobry wstęp. No, są też tam takie ważne pytania, czy kobiety mogą być filozofami. Oczywiście odpowiedź jest twierdząca, więc jest to... No i bardzo ważne pytanie dla nas, czym jest miłość, tak? No więc jak widzicie Państwo, w tej książce są tematy prawdziwie uniwersalne, a dla dla tych, dorosłych którzy też lubią będzie dobra, dla dorosłych też będzie łami dobra. Główki, to jest takie pytanie, czy jest coś, co nie jest, czy jest coś, czy nie jest. Także proszę Państwa, można pisać o filozofii, można mówić o filozofii w sposób przystępny. No i czy to mi się uda, czy jako dowód prawdopodobnie będzie służyło nasze spotkanie, ponieważ dzisiaj jest takie nasze pierwsze spotkanie na temat filozofii polskiej. Uważam, że ona jest naprawdę bardzo ciekawa, mało znana. Za chwileczkę udowodnię dlaczego. I właściwie zaczynamy od kogoś, kto jest, no można powiedzieć, jednym z najtrudniejszych w ogóle myślicieli, ponieważ Józef Henebroński, myśliciel, który wprowadził w ogóle do naszego obiegu termin mesjanizm, no nie jest łatwym myślicielem. Jest bardzo trudnym, jeżeli chodzi o czytanie jego dzieł. Moja w ogóle kariera życiowa zaczęła się od elektroniki Politechniki Gdańskiej. To był ten pierwszy fakultet i zgodnie z tradycją inżynierską starałem się właśnie mówić o rzeczach skomplikowanych w sposób prosty, co chyba również pomogło mi później w mojej drodze filozoficznej. Jeżeli chodzi o doktorat, no to właśnie doktorat napisałem z filozofii. I był on z Heideggera. Martin Heidegger jest uznawany za jednego w ogóle z najtrudniejszych filozofów, jeżeli chodzi o jego czytanie.
Żeby pisać doktorat z Heideggera, musiałem znać język niemiecki, no bo oczywiście doktorat się powinno pisać, powinno się używać tekstów Na źródłowych oryginale, a nie na tłumaczeniach. w języku, który pisał ten myśliciel, więc używałem języka, musiałem znać język niemiecki, musiałem znać angielski, ponieważ ten doktorat był na uczelni angielskiej, a ponieważ pisałem na temat Heideggera i prosokratyków, czyli tych bardzo wczesnych filozofów, to musiałem jednocześnie znać starożytną Grekę. Więc proszę zobaczyć, trzy języki, niemiecki, angielski, starożytna Greka, polskiego tutaj nawet nie wymieniam. W każdym razie po takim doświadczeniu, mianowicie doświadczeniu z Heideggerem, po takiej szkole, to mogę ocenić również trudność innych myślicieli. I mogę powiedzieć, że pod względem trudności Henebroński nie odbiega specjalnie od Heideggera, ale jest też również myślicielem, którego niełatwo czytać. Jaka jest jednak różnica? Różnica jest taka, że na temat Heideggera powstało bardzo wiele prac, przetłumaczono go na wiele języków. Tymczasem na temat Henebrońskiego rzadko kiedy w ogóle mówimy. I tutaj chciałbym podać kilka takich przykładów na początek. Ja mam bibliotekę tutaj, zbieram książki, bo lubię mieć książki pod ręką w razie czego. To jest, proszę Państwa, prolegomena Henebrońskiego. No akurat jej nie oprawiłem. Jak widzicie Państwo, stare wydanie. Jak widzicie Państwo, prawie się rozpada. Nie to, że stare wydanie, nie było nowszego. Ostatnie to jest tylko jedno? Nie było nowszego, czyli ostatnie wydanie, tutaj patrzę na datę, to jest 22 rok, 1922 rok. No więc właśnie zbliżamy się do stulecia, kiedy ostatni raz ta książka Prolegomena Mesjanizmu była wydana. Porównajcie to z ilością książek, które zostały wydane na temat Heideggera. A czy Henebroński ma nam do powiedzenia równie ważne rzeczy jak Heidegger? Sądzę, że tak. Z tego powodu, że uważałem, że należy pójść dalej, nie należy już być heideggerzystą, nigdy tym heideggerzystą nie zostałem. A w pewnym momencie właśnie odkryłem Henebrońskiego, o którym powiem dzisiaj. A więc pierwsza praca Prolegomena Mesjanizmu. Tutaj uderza nas oczywiście to słowo mesjanizm. Metapolityka, to tutaj jest też również, widać, że tutaj jest już uprawiona praca, wydana po raz ostatni, nie wiem czy tutaj znajdę, ale chyba jeszcze wcześniej niż ta poprzednia. Także tutaj jest jeszcze jedna Prodom mesjanizmu. Wszystko to są, jak Państwo widzicie, stare wydania. Ta chyba z 1922 roku to jest najnowsza książka. Filozofia pedagogii. Także Henebroński miał w ogóle bardzo szerokie zainteresowania. Proszę przypomnieć te daty, to on żył na przełomie, prawda, 18-19. Ja zaraz powiem wszystko, więc najpierw zacząłem od jego książek. Przede wszystkim można powiedzieć, Henebroński był genialnym matematykiem. Od tego trzeba należy zacząć. Chciałbym w ogóle powiedzieć kilka słów na temat jego sylwetki, bo to jest w ogóle ciekawa sylwetka. Przede wszystkim powinniśmy wśród nas samych szukać ludzi genialnych i ich promować, zarówno żyjących dzisiaj, jak i żyjących kiedyś, jeżeli mieli coś ważnego do powiedzenia. Chciałbym udowodnić, że Henebroński był geniuszem, no był niezwykłym człowiekiem. Przede wszystkim Wroński jest jakby nazwiskiem dodanym. Henebroński urodził się z nazwiskiem Hene, ponieważ był pochodzenia czeskiego. Rodzina czeska, która zamieszkała w Polsce w okolicach Poznania. Otóż młody Henebroński w wieku lat 18 uciekł z domu. Dlaczego? Po to, żeby się zapisać do korpusu kadetów w Warszawie. I myślał wtedy o karierze w wojsku.
I na zrealizowanie praktyczne tej kariery nie musiał długo czekać, ponieważ w 1794 roku, urodzony był w 1776, 1794, czyli to jest lat 18. Lat 18, miał lat 18. Popatrzmy sobie na dzisiejszą młodzież w wieku lat 18. Co oni robią? Co robił Henryk Wroński, kiedy miał 18 lat? Otóż było powstanie No właśnie. kościuszkowskie i oczywiście jako kadet, jako podoficer chorąży, no, włączył się aktywnie do tego powstania. I ponieważ był uzdolniony matematycznie, a to już odkrył w wieku bardzo młodym, dowodził baterią artylerii. I robił tak dobrze, że po prostu Rosjanie byli kompletnie sparaliżowani. To znaczy, no, wszystkie te ataki, które po prostu były ze strony wojska rosyjskiego, były bardzo skutecznie rozbijane dzięki celnym strzałom baterii Henewrońskiego. I za to otrzymał oczywiście odznaczenie od samego Kościuszki, no ale wiadomo, że powstanie w końcu upadło. I teraz proszę zobaczyć, to jest w ogóle ciekawe. 18-letni chłopiec kieruje artylerią, robi to bardzo dobrze dzięki tym swoim obliczeniom, bo wtedy, być może dzisiaj technika się zmieniła, ale trzeba było dokonać szybkich obliczeń, w Wtedy nie jaki było sposób komputerów, to wiemy, że tylko obliczeń. należy wymierzyć te armaty. I teraz, no, to jest troszeczkę inny świat, ale w sumie ciekawy świat, ponieważ co się dzieje? Bo po upadku powstania Rosjanie szukają, no kto to był taki dobry w tym właśnie rozbijaniu naszych oddziałów, tak? I w końcu dowiadują się, że to był właśnie Henryk Wroński, spotykają się z nim, ale nie po to, żeby mu zrobić krzywdę. Mówią do niego wprost, no fajnie rozwalałeś naszych ludzi, no ale musisz się w tej chwili zdecydować, albo gdzieś za to poniesiesz pewną karę, albo po prostu wstąpisz do naszego wojska. No i Henryk Wroński podejmuje tę decyzję, że jednak woli wolność, w tym wypadku służbę w wojsku rosyjskim. I teraz nie dość, że ta służba dla niego jest, no, można powiedzieć, czymś takim pozytywnym, ponieważ z punktu widzenia wojskowego podnosi swoje kwalifikacje, No tak, no ale bardzo szybko. wchodzi do armii okupacyjnej w konsekwencji, bo to zabory się przecież potem już, można powiedzieć, no już się to wszystko dokonało, to co? Moglibyśmy na ten temat To może, to rozmawiać znaczy tak, nie, no bo to są, długo, to musimy, ale tak, no to nazywajmy rzeczy po imieniu, tak. przedstawmy fakty, bo to jest Bo chyba to jest powodem, najciekawsze. że tak bardzo nie jest teraz znany. To jest ciekawy świat, tak? Kiedy po prostu, jeżeli pomiędzy ludźmi jest wrogość, ale mimo wszystko nie taka wrogość, żeby ludzie ze sobą nie rozmawiali, czy wręcz, żeby ludzie ze sobą nie doszli do pewnego porozumienia. Takie porozumienia zawiera Henryk Wroński, wstępuje do tej armii rosyjskiej. Więcej, rzeczywiście Rosjanie widzą w nim wielki talent wojskowy i w ciągu następnych 3 lat Henryk Wroński jest awansowany do podpułkownika. Proszę zobaczyć, coś takiego. Ale jednak i pewnie mógłby jakąś tam wspaniałą karierę w armii rosyjskiej zrobić. Ma nawet audiencję z carem, ale jednak budzi się w nim ta dusza polska i mówi, no to Za daleko już w tej zaszło. chwili, Za daleko zaszło. już nie chcę jednak w tej Rosji zostać i tam służyć. No i Rosjanie mimo wszystko godzą się na to, żeby on z tej służby odszedł i prosto z tego wojska jakby rosyjskiego postanawia jechać do Francji, gdzie zaczynają się tworzyć nasze legiony. Także od To poznał jakby trochę jednej, wroga. Tak. od jednej formacji do drugiej. Ale w międzyczasie, zanim jeszcze do tych legionów dojeżdża, Henryk Wroński zatrzymuje się w Niemczech. I tam, no właśnie, bardzo genialny umysł, szybko się uczy. W ciągu niespełna roku poznaje filozofię niemiecką. Szczególnie zainteresuje go Kant, filozof niemiecki Immanuel Kant. I
ponieważ zna język francuski, a celem jego jest Francja, wydaje w ogóle pierwszą we Francji książkę na temat Kanta. Ta książka została wydana w 1803 roku, tak? W 1803 roku wydaje pierwszą w ogóle książkę na terenie Francji na temat Kanta pod tytułem Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta. Także w Wojsku Polskim nie proponują mu pułkownika, do pewnego stopnia zostaje zdegradowany, ale w tym momencie chyba Wroński już zdaje sobie sprawę. Jednak kariera wojskowa czy tego rodzaju działalność to nie jest moja działalność. Moją działalnością jest przede wszystkim działalność naukowa. Zagłębia się w matematykę, zagłębia się w filozofię. Pisze w bardzo młodym wieku cały szereg artykułów na temat matematyki. Przedstawia to w Akademii Francuskiej. Nie znajduje specjalnie zainteresowania to, co robi, a to z powodu takiego, że obcy mu jest determinizm. Francja porewolucyjna, a tutaj mówimy o Francji porewolucyjnej, to jest Francja, gdzie generalnie rzecz biorąc w kręgach naukowych panuje materializm. A częścią materializmu, czyli tego takiego materialistycznego spojrzenia na świat, jest determinizm, czyli jakby takie założenie, że no właściwie wszystkie zjawiska związane są z przyczynami, które możemy odkryć. Świat jest w pełni zdeterminowany, łącznie z naturą ludzką. Hene Wroński odrzuca ten pogląd i wyraża to również w swoich koncepcjach matematycznych, ponieważ ten determinizm również wyrażał się w pewnych koncepcjach matematycznych. I to jest powodem, dlaczego faktycznie, pomimo tego, że pisze cały szereg prac matematycznych, no nie znajduje w jakiś sposób uznania. No i być może ten fakt, że ta kolejna dziedzina, którą się zajął, no nie przynosi tak wielkiego sukcesu, jaki by chciał osiągnąć, koncentruje się na filozofii. Z tym, że filozofię rozumie bardzo szeroko, i ta filozofia jego w jakiś sposób wyprowadza też pewne konkluzje, jakie nasuwają się z rewolucji francuskiej. Także ja bym chciał w tej chwili powiedzieć kilka słów na temat filozofii Hene Wrońskiego. Tak, żebyśmy to w jakiś sposób zrozumieli. Powiem tylko, że jeżeli chodzi o życie jego prywatne, no później żeni się z Francuską, poślubił w 1810 panią Victory Sarrazin de Montefiore z rodziny arystokratycznej francuskiej. Na pewno było to dobre małżeństwo, które mu niewątpliwie pomogło we Francji. Pozostał we Francji do końca życia, pisał po francusku. Ale jak siebie określa, nie był filozofem ani francuskim, ani niemieckim. Był przede wszystkim filozofem polskim. I teraz to, co nam miał do powiedzenia, jest do dzisiaj aktualne. Dlatego też warto powiedzieć kilka słów na temat filozofii Hene Wrońskiego. Przede wszystkim jakby zacznijmy od tego czasu, czyli jest to czas po rewolucji francuskiej. Wiemy, co rewolucja francuska robi. No, z jednej strony zmienia jakby w ogóle układ stosunków społecznych we Francji, a z drugiej strony dokonuje no, takiego czynu, o którym się właściwie mało mówi, ale który jest ważnym aspektem rewolucji francuskiej. A mianowicie występuje przeciwko religii chrześcijańskiej. Dlaczego? Można powiedzieć, że rewolucja francuska jest przygotowana przez cały szereg myślicieli. Voltaire,
Rousseau. Można by wymienić co najmniej kilkanaście nazwisk. Część z nich to tak zwani encyklopedyści. Znowu, powiedziałem już to, ich światopogląd jest przede wszystkim materialistyczny. Nie ma tam specjalnie miejsca dla Boga, a w szczególności dla Boga chrześcijańskiego. Jakkolwiek w pewnym momencie, w czasie rewolucji francuskiej, jest próba jakby zbudowania takiej religii o charakterze naturalnym. Oczywiście Henryk Wroński, będąc przenikliwym myślicielem, zauważa ten fakt. Zauważa ten fakt, można powiedzieć, wzrastającego materializmu w społeczeństwie francuskim, takich tendencji, powiedzmy sobie, żeby zakończyć pewną tradycję myśli europejskiej, która była budowana przez wiele set lat i zastąpić to nową tradycją, wręcz zastąpić stary kalendarz nowym kalendarzem, zamienić świątynie chrześcijańskie na świątynie rozumu, to oczywiście Henryk Wroński dostrzega i jakby podchodzi do tego w sposób filozoficzny. No, z punktu widzenia jakby filozofii, która rozważa to, co się we Francji dzieje, to mamy do czynienia jakby z dwoma takimi wówczas najbardziej twórczymi narodami. Czyli z jednej strony to są ci Francuzi, którzy jakby dokonując rewolucji wskazują jakby na nowy cel ludzkości. To jest ten cel jakby praktyczny. Francja jakby reprezentuje tą praktyczność, ale pod względem filozoficznym reprezentuje raczej ułomność. Czyli po prostu ta myśl francuska tego okresu tak naprawdę jest bardzo płytka. Jest powiedzmy sobie w dużej mierze podobna do znacznej części filozofii, jaką się uprawia dzisiaj. Czyli tak naprawdę bardzo płytkie rozważania, często o znaczeniu społeczno-politycznym, nie ma nic w nich głębokiego. Henryk Wroński od samego początku swoich prac filozoficznych dokonuje takiej krytyki filozoficznej Francji. Uważa, że owszem, Francuzi dokonali czegoś w Europie, dokonali czegoś, a mianowicie dokonali pewnej rewolucji w kategoriach czynu, ale na gruncie filozoficznym są bardzo słabi, ich myśl jest ułomna, w związku z tym ten czyn też pozostaje pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ nie można oprzeć nigdy mądrego czynu bez głębszych podstaw teoretycznych. Teraz drugim takim twórczym narodem owego czasu to są Niemcy. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy, poczynając od Immanuela Kanta, wydali z siebie cały szereg wielkich filozofów. Po Kancie jest Fichte, później jest Schelling, później jest Hegel. Można powiedzieć, że Henryk Wroński jest ich współczesnym, to znaczy jego myśl filozoficzna dokonuje się w tym samym okresie, kiedy tworzył Fichte, Schelling i Hegel. I do pewnego stopnia, tak jak i oni, jest on pod wrażeniem filozofii kantowskiej. Więc uznaje Henryk Wroński, można powiedzieć, wartość filozofii niemieckiej. O ile filozofia francuska, ta, która w końcu zakończyła się rewolucją, jest pozbawiona głębi, jest w sumie bardzo prosta, zmaterializowana, oparta o zasady determinizmu, o tyle filozofia spekulatywna niemiecka wydaje się być bardzo ciekawa, ale z kolei jest to sama teoria. Nie ma tam czynu. A więc, jeżeli chcemy z tego wyprowadzić taki bardzo prosty, logiczny wniosek, to najlepszą drogą jest droga pośrodku. A więc z jednej strony musimy być praktyczni, czyli wziąć
to, co jest najwartościowszym pierwiastkiem wydarzeń, które dokonały się we Francji, ale z drugiej strony musimy też być, musimy mieć odpowiedni umysł teoretyczny. I to nas doprowadzi do czegoś, co Henry Wroński określa jako czyn zbawczy, ponieważ rewolucję francuską uznaje jako coś, co faktycznie jest czynem zgubnym. Czyli jego zdaniem to, co się dokonuje we Francji, i teraz można by powiedzieć trochę kontrowersyjnie, to, co pozostaje z nami do dziś, rewolucja francuska zapoczątkowała zgubny czyn dla samej Francji, ale w ogóle dla całej cywilizacji zachodnioeuropejskiej. I skutki tego zgubnego czynu, tak można by powiedzieć, do dzisiaj nie zostały odbudowane. Do dzisiaj nie ma wystarczającego zrozumienia, dlaczego faktycznie rewolucja francuska, o której się mówi często pozytywnie w naszych szkołach, wcale nie miała elementu pozytywnego. Henry Wroński mówi mocniej. Ona miała czyn, to był czyn zgubny, który może być wręcz katastrofalny dla przyszłości cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Dlaczego? Dlatego, ponieważ w rewolucji francuskiej nie było żadnej głębszej wizji, żeby czyn nie był zgubny, a był zbawczy, musi być w tym wszystkim głębsza wizja. Jaki zamysł? A jaka to ma być wizja? To ma być wizja tego, co jest najważniejsze. A co jest najważniejsze? Najważniejszy jest absolut. Absolut. Można by powiedzieć, że filozofia Henry Wrońskiego to filozofia absolutu. Najważniejszym pojęciem u Henry Wrońskiego jest pojęcie absolutu. Jeżeli w naszych rozważaniach i działaniach nie weźmiemy pod uwagę czynnika najwyższego, to popełnimy błąd. Ten błąd może być katastrofalny w skutkach. Takim katastrofalnym błędem była rewolucja francuska, ale również jej konsekwencje, które są z nami do dzisiaj. Dlaczego rewolucja francuska jest czymś takim? Dlaczego również dzisiejszy świat w jakiś sposób, gdybyśmy właśnie użyli filozofii Henry Wrońskiego jako swoistego papierka lakmusowego, dlaczego nasz dzisiejszy świat idzie w niewłaściwym kierunku? Dlatego, że ten czynnik absolutu nie jest właściwie w tym świecie umieszczony. No ktoś by powiedział, czynnik absolutu objawia się w wierze w Boga. Tak? Mamy nadal ludzi wierzących, mamy nadal chrześcijaństwo. No można by tutaj powiedzieć coraz słabsze, jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje w Europie, tak, to generalnie rzecz biorąc religia chrześcijańska wydaje się coraz słabsza. Ten proces został zapoczątkowany przez rewolucję francuską, wiemy o tym, co się działo wtedy. Nie będę mówił już tych szczegółów. No, ale panie profesorze, na momencie, bo zaczynamy się, dojdziemy do tego dnia dzisiejszego. Ja bym chciał, bo mimo wszystko to są bardzo takie fundamentalne zagadnienia, jeśli chodzi o odniesienie się do rewolucji francuskiej. Wiadomo, że to jest kwestia, z jednej strony mamy do czynienia z rewolucją, z rebelią, która znosi pewien rodzaj ucisku, bo to nie możemy mówić, że ta rewolucja wynikła dlatego, że się gdzieś tam masoni, prawda, tylko i wyłącznie dogadali sobie, uzdurali coś, że sobie to obalą.
chociaż takie działania są jakby od zawsze gdzieś tam na poziomie filozoficznym, musi dojrzeć jakiś rodzaj społecznego gniewu, żeby coś takiego po prostu wywinąć i coś takiego uruchomić. To się nie dzieje tak po prostu bez przyczyny. Przecież ta monarchia, przecież ten model rzeczywistości, on upadł w konsekwencji prawie we większości krajów świata. I monarchia dzisiaj szczątkowo istnieje tylko tu i ówdzie. Powiedzmy, nie wiem, no Arabia Saudyjska, może jakiś jeszcze kraj, prawda, arabski byśmy tam wymienili, Jemen, gdzie tam są, czy Jordania, gdzie jest król i tak dalej. I ma realną władzę. Więc tutaj jakby mnie się wydaje, że tutaj, zaraz do tego przejdziemy, ale zanim przejdziemy do tej rzeczywistości współczesnej, mnie się wydaje, że my po prostu powinniśmy jakoś rozumować, to jest dobre powiedzenie, że oni wchodząc po prostu w zniszczenie starego systemu, odwalili po prostu taką hekatombę, jeśli chodzi o niszczenie wszystkiego, co było wcześniej. Cała ta, prawda, terror jakobiński jako przykład, w jaki sposób działa rewolucja, która właśnie nie ma tej podbudowy duchowej. Ma budowę intelektualno-materialistyczną. Tutaj absolutnie się z Panem zgadzam. Dlatego przyniosło takie to złe owoce. Natomiast samo zniesienie, sama rewolta, sam bunt przeciwko uciskowi jest czymś zupełnie uniwersalnym, jest czymś w zasadzie trudnym do kwestionowania. Rzecz polega na tym, że jak znosimy jedną formę ucisku, to pytanie, czy nie fundujemy sobie innej, opartej na innych założeniach. No. Potem Bonaparte, oczywiście Napoleon i to, co działo się potem, no to są takie kolejne jakby reperkusje tej rewolucji francuskiej, ale sam fakt, że został zniesiony ucisk, pewnego rodzaju ucisk, jest po prostu rzeczą niepodważalną i nie sądzę, żeby ktoś rozsądny chciał po prostu to podważać. Natomiast to, co było potem, no to już jest zupełnie inna rzecz, aczkolwiek zgadzam się, że przyczyną tego, co było potem, był brak głębokiej podbudowy duchowo-intelektualnej, powiedzmy tych ludzi, którzy jakby się którzy szli tam szli, że tak powiem, no, do walki zbrojnej na początku, a potem założyli już terror jakobiński, który już był totalnym wynaturzeniem i wiadomo, o co chodzi. Więc ja tutaj szukałbym tutaj takiego jakiegoś punktu równowagi, żeby nie wyszło na to, że no, to szkoda, że monarchia francuska w tym kształcie, jakim była wtedy, nie przetrwała do dzisiaj, nie? Przecież to nie o to chodzi, historia się zmienia. Tylko pytanie, ja że bym są, chciał jest, mówić jest to rodzaj jako. Wahadła pewnego, rodzaj wahadła, ja nie prawda? Chciałbym mówić w tej chwili jak historyk, tak. Bo w no ten ale to sposób, wie pan, no nie da się tak mówić. To nie będzie filozofia, tylko to będzie historia, więc ja nie no chcę. No ale to wie pan, no jesteśmy trochę powiązani. No filozofia nie jest oderwana od rzeczywistości, no skoro żeśmy stwierdzili. Ale proszę mi zaufać. Tylko na ja dojdę do tego, dojdziemy ja dojdę do tego tylko w inny sposób. Dobrze, dobrze. No. Bo my musimy mówić troszeczkę inaczej, tak? Bo my w tej chwili, gdyby to było. Ja zacząłem od rewolucji francuskiej. Dlatego, że akurat to był okres, kiedy żył Henry Wroński, więc on w jakiś sposób buduje swą filozofię na tych doświadczeniach. I teraz ja bym chciał tutaj przeczytać fragment. Na czym polega według Henry Wrońskiego prawdziwa rewolucja? Rewolucja francuska nie była prawdziwą rewolucją. Prawdziwa rewolucja jest posłannictwem ustalonym przez przeznaczenie zastąpienia celu istniejącego państw celem nowym i najwyższym, zgodnie z celem końcowym ludzkości. Cel końcowy ludzkości, tutaj to nie zostało uwzględnione przez rewolucjonistów francuskich. Znaczy oni mieli inne cele, oni mieli cele związane ze zmianą społeczną. Były tam również różne partykularne interesy. Ale tutaj tylko tego rodzaju rewolucja będzie rewolucją prawdziwą, która będzie zgodna z celem końcowym ludzkości. A teraz z kolei przeczytam w ogóle prolegomena Henry Wroński. Jakie on ma w ogóle cele? Przedmiotem tego dzieła jest ugruntowanie ostateczne prawdy na ziemi. Ziszczenie w ten sposób filozofii absolutnej. Spełnienie religii, zreformowanie nauk, wyjaśnienie historii, odkrycie celu najwyższego państw, ustalenie kresów absolutnych człowieka i odsłonięcie przeznaczeń narodów. Proszę zobaczyć, jak wysokie cele, jak rozległe cele stawia sobie Henry Wroński. Ugruntowanie ostatecznie prawdy na ziemi, ziszczenie w ten sposób filozofii absolutnej, spełnienie religii, zreformowanie nauk, wyjaśnienie historii, odkrycie celu najwyższego państw, ustalenie kresów absolutnych człowieka i odsłonienie przeznaczeń narodów. Więc nie wchodźmy w tematy historyczne,
tylko po prostu zróbmy pewne uproszczenia. Czyli tutaj nie będziemy wchodzić w dokładną interpretację rewolucji francuskiej, tylko powiedzmy sobie, że dla Henefrońskiego była ona po prostu rewolucją fałszywą. Ta prawdziwa rewolucja, prawdziwa zmiana musi uwzględniać coś, co by można nazwać celem końcowym ludzkości. Celem końcowym ludzkości. Czyny zbawcze to jest zwolnienie rozumu ludzkiego z obecnych jego warunków fizycznych, ziemskich, tak? Do celów najwyższych. Najwyższe cele opierają się przede wszystkim na moralności człowieka. W rewolucji francuskiej oczywiście tej moralności było niewiele, tak? Było dużo zbrodni. W żaden sposób Henry Wroński, który kierował się celami najwyższymi ludzkości, nie mógł uznać tego rodzaju rewolucji za prawdziwej, tak? A teraz popatrzmy na świat dzisiejszy. Czy jest w nim dużo moralności? Czy jest w nim dużo dążenia do doskonałości? I teraz może, żeby to było bardziej przejrzyste, ja powiem tak. Jednym z elementów właśnie filozofii Henry Wrońskiego jest ustalenie przeznaczeń narodów, odsłonienie przeznaczeń narodów, jakby odkrycie w ogóle historii, wyjaśnienie historii. Otóż dla Henry Wrońskiego historia ludzkości zawiera się w 7 etapach. I ten moment, kiedy on żyje i który właściwie rozpoczyna rewolucja francuska, to jest etap 5. Czyli ludzkość dochodzi do 5. jakby etapu i można powiedzieć, że ten 5. etap to jest również ten etap, w którym my nadal żyjemy. Myśmy nie przeszli do dalszego etapu. I teraz mniej więcej przedstawię, jak wyglądają te etapy rozwoju ludzkości. Po pierwsze, jakby ważną rzeczą jest, że dla Henry Wrońskiego ludzkość się rozwija, tak? Więc jest pewien rozwój ludzkości i ja tutaj się może posłużę notatkami, bo wszystko mówię z pamięci, ale żeby sobie trochę pomóc, to żeby było to łatwiej, posłużę się notatkami. Więc tak. Na pewno nie możemy temu zaprzeczyć, że istnieje coś takiego jak rozwój ludzkości, tak? No bo chociażby technologia, nauka jest wyrazem rozwoju ludzkości. W przeciwieństwie do świata zwierzęcego, człowiek ma wręcz niesamowitą zdolność rozwoju. Ale co jest tak naprawdę bardzo ważne w tym rozwoju, to jest rozwój moralny ludzkości, dlatego że nie można oddzielić człowieka od moralności. Jedno jakby z cech człowieka jest rozumność, a drugą to, że może zastanawiać się nad kwestiami moralnymi, więc nie można oddzielić jakby człowieka od moralności. I to jest w ogóle kluczowe, żeby zrozumieć rozwój ludzkości. A więc na pewnym etapie rozwoju, można powiedzieć na tym etapie, który związany jest z kształtowaniem się pierwszego prawodawstwa, między innymi 10 przykazań u Mojżesza, człowiek rozwija swoje uczucia moralne, czyli inaczej mówiąc, kształtuje swoją pierwszą moralność. Ale ta moralność na samym początku przede wszystkim opiera się na nakazach i zakazach. Tego rodzaju moralność, która się opiera na zakazach i nakazach, jest moralnością dosyć prostą. Czyli narzucenie innym jakby reguł zewnętrznych postępowania, to jest stosunkowo prosty etap rozwoju ludzkości. A więc
Drugim, jakby kolejnym etapem rozwoju, i tutaj możemy mówić, że ten etap rozwoju to jest starożytna Grecja, starożytny Rzym, to są myśliciele tacy jak Arystoteles, Platon, Cyceron. Tutaj na tym etapie rozwoju ludzkość odkrywa rozum praktyczny, albo inaczej prawo naturalne. Czyli po prostu prawo naturalne to jest prawo moralne, ale w tym momencie jakby decyzje etyczne to nie są tylko związane jakby z nakazami i zakazami. To jakby my, będąc wyposażeni w prawy rozum, my jakby próbujemy poddać nasze postępowanie refleksją i powiedzieć, czy postępujemy w tym momencie słusznie, czy nie krzywdzimy drugiego człowieka. Podstawową zasadą prawa naturalnego jest nie krzywdzić. O tym pisze już Cyceron bardzo wyraźnie w jednym ze swoich dzieł. A więc na tym drugim etapie, o ile ta pierwsza moralność to była oparta na zewnętrznym prawie, o ile ta druga jest już oparta na refleksji moralnej. Jest to jakby wyższy poziom rozwoju człowieka. Trzeci etap rozwoju ludzkości zaczyna się wraz z chrześcijaństwem, ponieważ prawo naturalne mówi przede wszystkim nie krzywdzić, ale w chrześcijaństwie jest to więcej. W chrześcijaństwie jest to nie tylko nie krzywdzić, to jest jednocześnie rozwiń sobie miłość bliźniego, pokonaj swój egoizm. Więc chrześcijaństwo również w jakiś sposób przyczynia się do tego, co by można by nazwać rozwojem ludzkości. Ta ludzkość po chrześcijaństwie powinna być bardziej doskonała niż była wcześniej, chociaż oczywiście w praktyce to bywa różnie, ale w każdym razie, rozumiejąc dogłębnie treść chrześcijaństwa, otrzymujemy kolejną wskazówkę, jak postępować, a jednocześnie następuje niejako przemiana w ludzkiej świadomości. Teraz, ale na samym uczuciu religijnym, na samej etyce nie można tylko oprzeć ludzkiego rozwoju. Także w pewnym momencie, a tutaj można by powiedzieć, że to jest początek nowoczesności, ludzkość odkrywa wagę rozumu takiego spekulatywnego, naukowego, czyli zaczyna się kształcić nauka nowożytna. To jest niewątpliwie, rozwój naukowy jest jakby kolejnym szczeblem rozwoju ludzkości. Ale w pewnym momencie pojawia się problem, ponieważ jakby ta naukowość zaczyna się kłócić z tą, można powiedzieć, ludzką religijnością. Czyli zaczyna się pojawiać pewnego rodzaju konflikt. Konflikt między, można powiedzieć, dwoma stronnictwami. Jedno stronnictwo reprezentuje prawo Boże, a drugie reprezentuje prawo ludzkie. Jedno chciałoby na bazie samego rozumu określać cele ludzkości, a drugie przede wszystkim akcentuje prawo Boże. I to jest epoka numer 5. Epoka numer 5, której praktycznym wyrazem staje się rewolucja francuska, ponieważ konflikt w najbardziej ostrej formie, antynomia, wyraża się w rewolucji. Ta epoka numer 5 to jest tak naprawdę, mówiąc prostym językiem, epoka konfliktu ideologicznego. Epoka konfliktu ideologicznego. Proszę zobaczyć, że ostatnie 200 lat od czasów rewolucji francuskiej, bo to już przechodzimy poza henę Wrońskiego, no to jest okres ciągłych konfliktów ideologicznych, z których oczywiście konflikt pomiędzy świeckością a religijnością jest jednym z takich bardzo ważnych elementów. I teraz w tym konflikcie, o ile wcześniej, w jaki sposób ludzkość
doznawała pewnego systematycznego rozwoju, nie tylko na poziomie nauki i technologii, ale również na poziomie moralności, czyli ta moralność w jakiś sposób udoskonalała, przechodziła od takiej bardzo sztywnie pojętej moralności do prawa naturalnego, a następnie do cnoty miłości, o ile następował tego rodzaju rozwój, o tyle ten konflikt ideologiczny jakby grozi tym, że nastąpi zapaść cywilizacyjna, że w imię różniących ludzi poglądów ludzie wejdą ze sobą w tak wielki konflikt, że jakby zarzucą w ogóle to, co nauczyli się wcześniej, czyli podstawowego stosunku, jaki powinien mieć jeden człowiek do drugiego człowieka. I teraz wszystko zależy od tego, czyli to, co się dalej stanie z ludzkością, czy my faktycznie zrozumiemy nasze przesłanie jako ludzie. Mesjanizm, ten termin, który wprowadza Henry Wroński, to jest nauka ukazująca absolutne cele człowieka. Więc jeżeli my odkryjemy te nasze cele, faktycznie te najwyższe, to my nie zbłądzimy. Będzie dalszy rozwój ludzkości i dojdziemy do naszego celu ostatecznego, czyli pozostały nam jeszcze dwie epoki dalszego ludzkiego rozwoju, a można powiedzieć, że ta ostatnia, siódma, to jest epoka absolutna. To jest epoka, w której odkrywamy absolutne dobro i niejako człowiek, można by powiedzieć tak trochę językiem filozofii wschodniej, zlewa się z absolutem. Czyli po prostu my mamy pewien cel jako ludzie, jako ludzkość. Nie jako indywidualne jednostki, chociaż indywidualne jednostki też, ale jako cała ludzkość. Naszym zwieńczeniem drogi naszego rozwoju jest pełna doskonałość. Pełna doskonałość. I tą doskonałość, proszę zobaczyć, w filozofii indyjskiej o tym się mówi, tak? Tylko że trochę w innym znaczeniu, nie w znaczeniu społeczeństw, nie w znaczeniu narodów, ale w znaczeniu indywidualnych jednostek. Ta doskonała unia między człowiekiem a absolutem, tak? Która wyraża się w też pewnych stanach mistycznych i tak dalej. Ale Henry Wroński nie jest mistykiem, ani też w żaden sposób nie kroczy tą drogą, która pokazuje nam filozofia wschodu. Dlaczego? Bo on uważa, że ten kierunek, który możemy w jakiś sposób logicznie wydedukować na podstawie faktów historycznych, na podstawie obserwacji rzeczywistości, że ten kierunek, a mianowicie pełnej doskonałości człowieka, powinien zostać zrealizowany w praktyce społecznej. I rewolucja francuska była o tyle błędna, że jakkolwiek otwierała pole dla radykalnej zmiany, to zgubiła w tej zmianie jakby to, co powinno być naszym głównym celem. Czyli po prostu ten końcowy jakby cel życia ludzkiego, jaką jest pełna ludzka doskonałość. Tak? I teraz w jaki sposób możemy to osiągnąć? W jaki sposób ten piąty okres, w którym zgodnie z tą teorią Henry Wrońskiego jesteśmy nadal w tym piątym okresie istnienia ludzkości. Ten okres charakteryzuje się olbrzymim konfliktem. Ten okres charakteryzuje się też próbą dominacji. Proszę zobaczyć, że próby dominacji w różnej formie są bardzo wyraźnie zaznaczone w naszym dzisiejszym czasie. W jaki sposób przejść od tego dążenia do dominacji, narzucenia jednego poglądu innym, tak? Bo ideologia to jest właśnie narzucanie jednego dogmatycznego poglądu innym, czy to religijnego, czy to niereligijnego, raczej dzisiaj to poglądy niereligijne próbuje się narzucić innym, wręcz całej ludzkości, zmusić wszystkich do
takiego samego myślenia. Dla Heny Wrońskiego tego rodzaju rozwój jest faktycznie pułapką. Jest jakby wręcz upadkiem, załamaniem cywilizacyjnym. Więc w jaki sposób od tej pułapki uciec? Tylko w jeden sposób. A mianowicie, że musimy sobie zdawać sprawę, że my jako ludzie jesteśmy obdarzeni w niesamowitą wręcz zdolność. A to jest zdolność do samotworzenia. My możemy tworzyć swoje własne życie. My w dużej mierze możemy nasze życie kontrolować. Oczywiście ograniczają nas nasze warunki materialne. Ale tutaj nie mówimy o indywidualnych ludziach. Tutaj mówimy o nas wszystkich. My mamy niesamowite wręcz zdolności do kształtowania swojego środowiska. I możemy oczywiście pójść w niewłaściwą stronę. Możemy jakby nasze możliwości wykorzystać dla niewłaściwych celów, ale możemy również wykorzystać dla celów pozytywnych. I można powiedzieć, że przejście od 5 do 6 okresu polega właśnie na tym, żeby człowiek odkrył po pierwsze w sobie wielkie możliwości twórcze, jakie ma, a dwa, żeby skierował te zdolności twórcze do celom najwyższym. Na tym poziomie filozofia łączy się z religią. I może na tym na razie zakończę, bo tutaj chyba wyjaśniłem już mniej więcej, na czym polega istota filozofii Heny Wrońskiego. Czyli i teraz już widzicie Państwo, dlaczego on skrytykował rewolucję. To jest teraz bardzo, bardzo czytelne jest, a jednocześnie no, to jest słuszne. Ja też sobie powiedzieć zwracam uwagę, że rewolucja francuska przyniosła gigantyczne szkody równolegle do tego momentu wyzwalania się z jednego ucisku, wprowadziła nas de facto, przetorowała drogę do innego ucisku, który po dziś dzień się toczy, a przede wszystkim do rozerwania więzi między tym, co nazywamy duchowością, a powiedzmy rozumem, a duchem. Chociaż ta jedność, jaka była na gruncie panujących wówczas poglądów, prawda, nazwijmy to jednak religijno-filozoficznych, do czasów istnienia jeszcze monarchii i dominacji jakby kościelnej myśli, no to tutaj ta jedność między racjonalnym myśleniem, a powiedzmy takim myśleniem, nazwijmy to duchowym, religijnym, ona była zbudowana, nie wiem, może to być tomizm, może to być ileś tam nazwisk, które pokazywały w jaki sposób łączyć tą myśl religijną z racjonalną, z duchowością, ale to z perspektywy tego, co dzisiaj wiemy, to są oczywiście niezwykle proste zasady, które musiały ulec pewnemu, jak to się mówi, rozwinięciu. Krótko mówiąc, dzisiaj żyjemy w czasach i to myślę, że będzie też powód do takich debat i dyskusji, które nie wiążą się z Pana cyklem, bo to jest bardzo piękny, zwarty cykl, ale do takich debat związanych z tym, jak dzisiaj wygląda ta ewolucja i te trendy związane z tym, by rozum pogodzić z duchowością. My w środowisku naszym jakby na co dzień wręcz obcujemy z tego typu literaturą, z ludźmi, z praktykami, których celem jest właśnie szukanie kontaktu ze źródłem, a jednocześnie nie wywalanie, jak to się mówi, na zewnątrz tego całego obszaru zdobyczy nauk empirycznych, bo nagle się ukazuje, że to wszystko jakby można pogodzić, że współczesna nauka jest w stanie i być w jakimś takim głębokim dialogu z, powiedzmy, tym obszarem duchowym, nie takim na zasadzie pewnego podziału ról, wy się zajmujecie duchem, a my materią i sobie nie wchodzimy w paradę i Kościół, prawda, i nauka dzisiaj sobie funkcjonują znakomicie i w mojej ocenie i obie opcje oferują ludziom pewien rodzaj nieprawdy albo uproszczenia, może w ten sposób, pewnych uproszczeń i sztucznego dialogu. Ale to jest oczywiście temat na zupełnie inną rozmowę. My tu też mamy ludzi, którzy są głęboko zorientowani w tych tematach i myślę, że pana profesora w przyszłości takich debat jakby z naszej strony zaprosimy, a sam tutaj cykl, ten, który pan zaproponował, jest wartościowy, ponieważ pokazuje, jak wiele lat temu ktoś rozumiał głębię tego zjawiska, jakim jest tak naprawdę godzenie tego rozumu z tą potrzebą głębi, nazwane to jest absolutem, no ale to tylko słowa, my to możemy nazwać źródłem, prawda? Czy tu rozumiem, że z punktu widzenia takiego naprawdę wielkiego, głębokiego spojrzenia w poprzek pewnych trendów, w poprzek racjonalizmu, czy w poprzek powiedzmy jakiejś powiedzmy teozofii, czy jakiejś po prostu można powiedzieć no, koncepcji czysto religijnej, że to jest w jakimś sensie no, pionierskie, tak? To co on mówił, co pisał, co prawda myślał.
Proszę Państwa, gdybyśmy zastosowali te instrumenty Henebrońskiego, no, które nie tak łatwo oczywiście przedstawić w bardzo krótkim wystąpieniu, to wydaje mi się, że znaleźlibyśmy tam bardzo użyteczne narzędzie również dla analizy sytuacji współczesnej. Oczywiście Henebroński nie mówił zbyt wiele o historii, nie mówił zbyt wiele o sprawach społecznych. Niemniej jednak przedstawił pewnego rodzaju aparat pojęciowy, który potrafił tego rodzaju sytuacje analizować. To jest w ogóle charakterystyczne dla filozofii polskiej, że nasza filozofia no zawsze miała ten element praktyczny. To też zobaczymy u innych filozofów, że nie tylko zajmowała się spekulacją, nie tylko zajmowała się jakimiś takimi systemami metafizycznymi, który to system oczywiście u Wrońskiego jest zarysowany, ale zajmowała się również sprawami no, bardzo praktycznymi, dotyczącymi naszego społeczeństwa. Na przykład tutaj, żeby zobrazować to, co starałem się powiedzieć, tutaj taki jeden z cytatów. Wolność rewolucyjna prowadzi jedynie do anarchii, tak? Czyli tak właśnie ocenia on tą wolność, wolność, która jakby wypływa z rewolucji francuskiej. Wolność rewolucyjna prowadzi jedynie do anarchii. Taka wolność, która nie jest oparta o głębsze wartości, taka wolność, która nie jest oparta o prawdę, o dobro. Te dwie podstawowe wartości, prawda i dobro, to są jakby najważniejsze wartości, którymi operuje Henebroński. Także jeżeli jakby nie oprzemy się na pewnych podstawowych wartości, jeżeli nie będziemy widzieli, że zrealizowanie ich praktyczne w życiu społecznym faktycznie prowadzi nas we właściwą stronę, wpadamy w pułapkę rewolucji francuskich, jakkolwiek wszystkich tych, można powiedzieć, kontynuujących idei z nią związanych. Związanych. Ja myślę, że my zbyt też ostro oceniamy to społeczeństwo tradycyjne, które było wcześniej. To znaczy, mimo wszystko proszę zobaczyć, że nie można zarzucić na przykład Kościołowi jakiegoś takiego no, wielkiego despotyzmu, skoro tak wiele różnych prądów myślowych, tak, rozwinęły się w czasach, można powiedzieć, przed rewolucją francuską. Przecież to, co stworzyła kultura europejska, jeżeli chodzi o myśl, mówimy tutaj o takich ludziach jak na przykład Descartes, czy Spinoza, czy Locke. No przecież, no Locke co prawda akurat to była Wielka Brytania, to już tam Kościół katolicki był słabszy, ale czy nawet Tomasz z Akwinu, tak? No, w tomizmie też jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Zresztą, jak Tomasz napisał swoją sumę, to ona była na początku częściowo zakwestionowana przez jakiegoś tam cenzora kościelnego. Zauważono, że jakieś tam są pewne punkty, które są niezgodne z doktryną. Jednak pomimo tego, proszę zobaczyć, jak bardzo twórcza była kiedyś nasza własna cywilizacja. Ona do dzisiaj jest twórcza na polu nauki i technologii, ale na polu myśli, można powiedzieć, no po tych wielkich myślicielach niemieckich do Hegla, czy po tych kilku naszych wielkich myślicielach do Lutosławskiego, czyli jeszcze XX wiek, właściwie osłabia się jakby taka zdolność twórcza naszej własnej cywilizacji. Ja nie wiem, czy dzisiaj można by nazwać naszą cywilizację europejską jako cywilizację twórczą. A dlaczego? Dlatego, że jednak no, nie możemy powiedzieć, że współczesny człowiek jest w pełni intelektualnie wolny. Szczególnie ta pandemia covidowa pokazała, do jakiego stopnia, że tak powiem, no, ten czynnik braku wolności staje się wyraźnie zarysowany w naszej cywilizacji. No I to teraz Henebroński wypowiedział tak: nie tylko potrzebna nam jest wolność, nam jest też potrzebna wizja. Nam jest potrzebna wizja. Nie można oprzeć, że tak powiem, dobrego życia bez
takiej wizji, wręcz wizji absolutu, czyli ostatecznego celu człowieka. Dopiero mając taką wizję, będziemy właściwie organizować nasze życie społeczne. Będziemy właściwie dyktować pewnego rodzaju politykę, nawet politykę zdrowotną. Jeżeli tego nie mamy, jeżeli nie mamy pewnej takiej wizji, a tą wizję wyznacza absolutna prawda i absolutne dobro, jeżeli tego nie będziemy mieli, będziemy żyć w społeczeństwach ułomnych. I tak myślę, że w sposób bardzo prosty można wyrazić tą myśl, która, jeżeli czytamy, jest oczywiście bardzo skomplikowana, zawiera wiele różnych pojęć technicznych. Nie sposób to przedstawić w ciągu takiego krótkiego. Ale pan to bardzo ładnie zrobił, jeśli chodzi o sens tego myślenia, i on jest absolutnie adekwatny do dzisiejszych czasów. My też zresztą, pracując w takim, powiedzmy, konglomeracie dyskusji na temat naszej cywilizacji i czym dzisiaj jest i dokąd zmierza i budowania alternatyw wobec niej, cały czas jakby widzimy jako dyżurne te tematy, które on właśnie wyznaczył, to znaczy właśnie dobro, pewien rodzaj postrzegania wagi absolutu i pewnego celu jakby w ogóle ewolucji człowieka na tej planecie. To wszystko po prostu jest, uważam, dzisiaj wypełnione dużo głębszą i szerszą treścią, niż można było sobie pozwolić, by to zobaczyć przed tylu laty. To jest normalne. Dzisiaj odkrycia dotyczące historii świata i starożytnych czasów, i prastarych czasów, dotyczące też kosmosu, kwestii życia inteligentnego w kosmosie. Dzisiaj po prostu pokazanie, że mnóstwo ludzi, którzy odeszli od religii, jednocześnie uznają siłę wyższą, wiedzą, że jest źródło, uznają pewne prawa uniwersalne, wiedzą, że istnieje życie po śmierci fizycznej. Tych ludzi jest mnóstwo. Tu się rodzą takie zjawiska, tu się rodzą takie fenomeny, takie trendy, że powiem panu to na inną dyskusję, jakby ten współczesny świat filozofów, powiedzmy socjologów, psychologów, czy różnych analityków tego, co się dzieje, w żaden sposób w mojej ocenie nie zauważa, nie widzi. Wprawdzie są takie zupełnie według mnie prymitywne i oparte na kompletnych uproszczeniach jakieś takie próby zaklasyfikowania tego gigantycznego właśnie trendu, o którym tutaj mówi wprost, według mnie właśnie Hene to wyraża, jakieś tam pojęcie New Age, ktoś sobie tam ukuł i próbuje zamknąć w tym pojęciu jakieś tam patologie czasami występujące jak wszędzie w każdych trendach. To po prostu właśnie jest kwestia odszukania siebie. My przykładowo, którzy czujemy, że szukamy takiego nowego paradygmatu wiedzy, w którym właśnie duchowość i racjo idzie w parze, to co tam pan teraz rekonstruuje myśl Hene Wrońskiego, nam to bardzo, bardzo pasuje. On jest dla nas pewnym protoplastą tego właściwego kierunku, który dzisiaj powinien nam po prostu nam towarzyszyć, albo też nam wyznaczać drogę. Także pięknie dziękujemy. Przy okazji przypomnijmy, gdzie pana szukać w sieci, panie profesorze, na koniec właśnie audycji. Przy okazji chciałem powiedzieć, że w książce Harmonia Społeczna, w książce Harmonia Społeczna, to jest inna moja książka wydana przez PIW, akurat część czwarta tej książki, tam jest temat poruszony, ewolucja ludzkości, i tam właśnie piszę o tych siedmiu epokach Hene Wrońskiego. Także chciałbym też powiedzieć o tej książce. Bardzo dobrze. A jeżeli panu redaktorowi się spodobało to dzisiejsze wystąpienie, no to możemy zrobić następny program o Augustie Cieszkowskim. Mhm. Z kolei August Cieszkowski napisał takie dzieło, które się nazywa Ojcze Nasz, ale jednocześnie był to człowiek, który właśnie mówił o reinkarnacji, co jest ciekawe. Kilku naszych takich czołowych myślicieli, wydawałoby się bardzo chrześcijańskich, mówiących o Ojcze Nasz, jednocześnie w jaki sposób podkreślało zagadnienie reinkarnacji. Więc na ten temat zapraszamy serdecznie. To jest szczególne miejsce, panie profesorze, dla tego typu właśnie myślicieli, dla pokazania, a to Polacy, to jest bardzo ważne, to Polacy tej swojej, tej wielkiej takiej, powiedzmy, głębi, bo to jest kwestia przede wszystkim głębi. Jeszcze chcemy zadośćuczynić temu, żeby pan profesor jeszcze coś podał, jeśli chodzi o dostęp do pana jako osoby publicznej, przez sieci gdzieś podaje pan jakieś strony internetowe, czy konto na Facebooku? To znaczy, no, kontakt ze mną przede wszystkim może być www.wolnewybory.org, bo żyjemy w świecie, który też wymaga działań praktycznych, i te wolne wybory to jest jakby taki praktyczny aspekt mojego życia oczywiście. A co do innych kontaktów, no to jestem dosyć często w różnych programach w tej chwili. Także bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. I Niezależna Telewizja
Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku o właśnie polskiej filozofii, o wielkości polskiej filozofii. Dziękuję bardzo. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.